Internauci postawili na swoim. Zaczęło się od inicjatywy na Facebooku, aż przeszło do wygranej sprawy. Kilka dni temu na ulicy Łukowej został umieszczony baner, który okazał się bardzo kontrowersyjny. Urząd podjął natychmiastowe działanie w celu usunięcia tej reklamy. Przy ulicy Łukowej, gdzie pojawiła się reklama banku, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umieszczania reklam. Jest to również obszar wpisany do rejestru zabytków. Pomimo tego baner ten został zamontowany bez jakichkolwiek zezwoleń. Urząd Miejski podejmie wszelkie działania w zakresie wyeliminowania tej samowoli, czyli zawiadomi odpowiednie organy, konserwatora zabytków i nadzór budowlany. Już niedługo baner nie będzie psuł krajobrazu w Świdnicy. Jednocześnie władze pracują nad uchwałą dotyczącą zasad i warunków sytuowania reklam. Dlatego są i będą podejmowane działania bieżące, zmierzające do uporządkowania reklam przy zastosowaniu obowiązujących instrumentów prawa.